Ogłoszenie parafialne. Moi drodzy, zdecydowałem się w końcu na założenie Patronite'a, więc jeśli ktokolwiek z was chciałby uzyskać dostęp do specjalnych benefitów, jak dołączenie do grupy na Discordzie, branie czynnego udziału w tworzeniu kanału, bądź też po prostu jego wsparcie, będzie mi niezwykle miło i przyjemnie. A teraz lecimy już z odcinkiem. Pierwsza z nich uważana jest za prawdziwą legendę oraz bezsprzecznie jedną z najlepszych produkcji wyścigowych w całej branży gier wideo. Druga zaś zdążyła już zostać skreślona przez graczy, zanim jeszcze pojawiła się na rynku. Obie natomiast dzielą jedną i tę samą nazwę, Need for Speed Most Wanted, a na pytanie, która z nich jest lepsza, odpowie... Nie tylko. Wyniki ankiety nie pozostawiły mi żadnych złudzeń. Waszymi głosami do najnowszej bitwy gier na PC i nie tylko trafiły tytuły, których starcie śmiało można by nazwać pojedynkiem Dawida z Goliatem. Need for Speed Undercover, który również miał być swego rodzaju kontynuacją Most Wanted, o czym świadczą nawet jego pliki, zostawmy sobie zatem na później. Natomiast dziś rozłożymy na czynniki pierwsze dzieła powstałe w wyniku najwyższej formy legendarnego Black Box oraz schyłku istnienia dawnego Criterion. Tak czy inaczej, zaczynamy bitwę, a pierwsze zderzenie naszych zawodników dotyczyć będzie ogólnej prezentacji gry. Nie tylko. Hi, I'm Josie Marin and I play Mia in Need for Speed Most Wanted. Make sure you do all your racing in the game. On the streets, drive safely and responsibly. Startowa cutscenka klasycznego Most Wanted prezentująca roznegliżowaną Mię, która w bardzo przekonujący sposób zachęcała wirtualnych kierowców do rozważnej jazdy w rzeczywistości, przebijała swoją popularnością nawet niezłomnego Adama Małysza, zapraszającego do wspólnych skoków narciarskich. Świat przedstawiony przez specjalistów Black Box to uniwersum pełne kiczowatych dialogów, przerysowanej gestykulacji, a także przesyconej sepią i wyblurowaną do granic możliwości prześwietloną ekspozycją. Jest to również środowisko pełne fantastycznej muzyki, ostrych jak brzytwa cięć w montażu, a także pięknych kadrów, wśród których najważniejsze były oczywiście efekciarskie samochody. Fabuła była tu prosta jak konstrukcja cepa, a aktorzy odgrywali swoje role w wywołujący wręcz uczucie żenady sposób. Budujących zaś fajną otoczkę SMS-ów i wiadomości głosowych już po kilku razach nikt praktycznie nie odtwarzał. Tym niemniej budowało to wszystko niesamowity i niepowtarzalny klimat, który napędzał graczy do granic możliwości z każdym kolejnym wyzwaniem, jakie gra przed nimi stawiała, oczywiście na czele z kultową czarną listą, na której to każda z widniejących tam osobistości przedstawiona została w charakterystyczny dla niej sposób, łącznie z efektowną animacją prezentującą bolid, którym dysponowała. Jeśli chodzi zaś o prezentację dzieła Criterion, no cóż, niewiele można o niej tak naprawdę powiedzieć. Nie ma tu bowiem ani aktorów, którzy nadaliby grze odpowiedniego charakteru, ani też fabuły dodającej jej chociażby odrobiny głębi. Po drogach poruszamy się za to bezimiennym duchem zmieniającym ogólnodostępne i porozrzucane po całym mieście auta jak rękawiczki, a porządku tego ostatniego pilnuje generyczna i pozbawiona lidera policja. W edycji z 2012 roku nie znalazło się miejsca dla ani jednej z kultowych postaci, które pokochaliśmy w oryginale, zaś tytuł ogólnie rzecz ujmując sprawiał wrażenie sztucznej i wirtualnej piaskownicy, w której właściwie każde wydarzenie nie miało absolutnie żadnego znaczenia. Poczucie płaskiego i nierealnego świata potęgowały dodatkowo absurdalne i dziwaczne przerywniki filmowe odgrywane przed kolejnymi wyścigami, a sama lista najbardziej poszukiwanych kierowców to po prostu 10 kolejnych wyścigów z kierowcą numer 10, numer 9, numer 8 i tak dalej. Najgorsze jest jednak w tym wszystkim to, że Most Wanted od brytyjskiego producenta pierwotnie miał wyglądać zupełnie inaczej i w pełni korzystając z dobrodziejstw fabularnych swojego pierwowzoru, oferować narrację kontynuującą wątki w nim rozpoczęte, dostarczając tym samym graczom dokładnie tego, czego oczekiwali. Niestety finalnie wyszło zupełnie inaczej i zamiast fabularyzowanej, dynamicznej i cudownie kiczowatej produkcji wyścigowej, jakiej wszyscy chcieli, na rynku zadebiutowała wykastrowana i totalnie bezjajeczna gra-usługa, która, jak się zaraz przekonacie, wcale nie była aż taka zła i zupełnie niesłusznie została okrzyknięta przez wielu największym rozczarowaniem serii. W każdym razie punkt za ogólną prezentację i wejście w świat gry przydzielam bez cienia wątpliwości Most Wanted z 2005 roku i nawet nie słyszę słowa burknięcia. Nie tylko.
No dobra, żeby być w pełni uczciwym w ocenie zawartości naszych zawodników, nie należy zapominać o tym, że każdy z nich, pomimo przynależności do gatunku gier wyścigowych oraz podobnych założeń odgórnych, był tytułem mimo wszystko odmiennym. Pomimo posiadania dość sporej i otwartej mapy miasta Rockport, po której można było swobodnie się poruszać, ciężko powiedzieć o produkcji Black Box, że był to sandbox w dzisiejszym tego słowa znaczeniu. Owszem, mogliśmy w ten sposób swobodnie eksplorować mapę, ustawić sobie GPS do kryjówki, sklepu bądź też komisu z nowymi autami, ale poza tym nie było tu właściwie nic więcej do roboty. Zamiast tracić czas na bezsensowną jazdę po okolicy, można było więc skorzystać z przejrzystego i bardzo wygodnego menu, z którego gracze natychmiastowo otrzymywali dostęp do całej listy wyścigów, wyzwań i kamieni milowych, które należało pokonać przed podjęciem wyzwania jednego z członków czarnej listy. Jednym z największych atutów Most Wanted 2005 była naprawdę duża różnorodność kategorii wyścigów, w których mieliśmy okazję wziąć udział. Dzieliła się ona na szereg ciekawych imprez do odhaczenia pokroju sprintu, próby czasowej, jazdy po torze, eliminacji, testu prędkości, a także dragów. Każda z nich oczywiście delikatnie różniła się od następnej, na przykład sprint polegał na przejechaniu w całości konkretnego odcinka, lądując na pierwszym miejscu przed swoimi rywalami, ale za to już jego odmiana w postaci próby czasowej rozgrywana była solo i wymagała od graczy przejazdu przez specjalne bramki czasowe służące za checkpointy w przewidzianym oknie czasowym. Jazda po torze i eliminacje to z kolei tradycyjne wykonywanie już okrążeń z dodatkowym wariantem odpadania przeciwników po zakończeniu każdego z nich, a dragi to oczywiście pędzenie na złamanie karku przed siebie, zwracając jednocześnie uwagę na perfekcyjną zmianę biegów. Niestety w przeciwieństwie do obu undergroundów, ten ostatni został tu nieco skopany ze względu na zbyt kręte trasy do pokonania oraz umieszczenie w jego sekwencjach wzmożonego ruchu ulicznego, powodując, że zamiast bawić, ten po prostu irytował. Zabrakło również popularnych driftów, ale to zapewne ze względu na zastosowanie dość specyficznego modelu jazdy, który powodował, iż auta bardzo mocno trzymały się na drodze. Do kwestii zabawy z policją wrócimy zaś przy okazji osobnego akapitu. Most Wanted 2012 z drugiej strony to już typowa gra wyścigowa, jaką znamy współcześnie, projektowana z myślą o stałym połączeniu do sieci i rywalizacji wieloosobowej, o czym produkcja ta przypomina właściwie na każdym kroku, bombardując nas różnymi statystykami z rozgrywki, a także stale porównując je z poczynaniami naszych znajomych. Tych oczywiście można było zaprosić do wspólnej zabawy i razem eksplorować otwartą mapę upstrzoną różnymi znacznikami, i choć fikcyjne Fairhaven było odpowiednio większa aniżeli rok Port City, niekoniecznie przekładało się to na jego zawartość. Wariantów wyścigów było tu bowiem zaledwie kilka. Powróciły dobrze znane sprinty i jazda po okrążeniach, a próby i testy prędkości zastąpił tu całkiem fajny speedrun, który polegał na tym, że podczas samodzielnego wyzwania, aby je pokonać, należało utrzymywać średnią prędkość pojazdu na określonym poziomie. Poza tym mieliśmy jeszcze możliwość uciekania przed policją, kolekcjonowania aut rozsianych po całej mapie oraz wykonywania okazjonalnych wyzwań w postaci dokumentowania swojej przestępczej działalności wyścigowej w pamięci fotoradarów. Różnorodności, jak i zawartości dla jednego gracza było tu zatem zdecydowanie mniej aniżeli w oryginale, co zauważyli zresztą sami twórcy, którzy wprawdzie umieścili całą dostępną aktywność w ramach mapy, jak i podręcznego menu nazwanego tu autologiem, ale już jej faktyczna dostępność możliwa była dopiero wówczas, kiedy fizycznie dojechaliśmy we wskazane miejsce rozpoczęcia danego eventu. Widać natomiast na każdym kroku, że ten konkretny Need for Speed został stworzony przez Criterion i właściwie spokojnie mógłby on funkcjonować jako odrębna część Burnouta z licencjonowanymi pojazdami, ponieważ co chwila wykonujemy jakieś karkołomne skoki nad przepaściami, przebijamy się w spektakularny sposób przez billboardy w powietrzu, zaś co drugie spotkanie z przeszkodą bądź też innym samochodem kończy się efektowną, choć wkurzającą animacją wypadku. Jeśli chodzi więc o same wyścigi bez udziału policji, obu pozycjom daje po punkcie. Edycja z 2005 roku, pomimo tego, iż skondensowana, jest też bardziej różnorodna, natomiast nieco rozwleczona pod tym względem 2012, pomimo mniejszej ilości trybów, posiadała również angażujące opcje społecznościowe oraz ciekawszą mapę. Nie tylko. Kolejnym punktem odniesienia w dzisiejszej bitwie będzie policja oraz to, w jaki sposób można jej było uprzykrzać życie. W przypadku oryginału, podobnie jak miało to miejsce w wyścigach, odpowiadała za to osobna kategoria kamieni milowych i notowań, które najpierw należało wykonać w odpowiedniej ilości, aby zrealizować wszystkie cele do rzucenia rękawicy każdemu z członków blacklisty. Były to dość proste zadania, takie jak przejechanie przed radarem z określoną prędkością, narobienie szkód w mieście podczas pościgu albo też zakończenie go w jak najkrótszym czasie, jednak nie brakowało też
już zdecydowanie trudniejszych czynności, jak demolowanie dużych ilości radiowozów, przebijanie się przez zapory policyjne, czy też omijanie kolczatek. Oczywiście cały czas istniało ryzyko, że policja pojawi się także podczas jednego z rozgrywanych wyścigów lub nawet w trakcie spokojnej jazdy po mieście, a im bliżej byliśmy do pokonania pierwszej osoby na liście najbardziej poszukiwanych, tym i bardziej stróże prawa nie przebierali w środkach. O ile bowiem jeszcze w pierwszych fazach pościgu potrafiły nas gonić góra jedna, dwie jednostki zwykłych radiowozów, tak już w późniejszych momentach potrafiły to być nawet dziesiątki tajniaków, ciężkie SUWy, które miotały naszym wozem niczym szmacianą lalką, specjalna jednostka korwet sierżanta Crossa, a także jednostki latające wspomagające obławę z powietrza. Gracze natomiast w odwecie mogli aktywować jedną z wielu rozsianych po całej mapie interaktywnych pułapek, które potrafiły momentalnie przechylić szale zwycięstwa na ich korzyść. Do tego były jeszcze karty wyjścia z aresztu bez płacenia za poczynione szkody oraz zwiększenie limitu nakazów konfiskaty pojazdu po zatrzymaniu, bo warto zauważyć, że po kilku takich nieudanych ucieczkach można je było bezpowrotnie utracić. Najważniejszym w tym wszystkim było jednak to, że w Most Wanted z 2005 roku czuć było, że starcia z policją są nieodzownym, wymagającym i przede wszystkim niezwykle emocjonującym elementem gry, a nie wrzuconym do niej na siłę zapychaczem. W porównaniu zaś do swoich starszych o 7 lat kolegów z Rockport City, funkcjonariusze z Fairhaven są potulni niczym baranki i o ile dysponują oni mniej więcej podobnymi środkami przymusu co wcześniej wymienieni, tak niestety nie potrafią zrobić z nich sensownego użytku. W grze od Criterion bowiem zmagania z policją służą głównie jako jedna z form wyścigów, które możemy sobie odpalić do zdobywania punktów przeznaczanych następnie na odblokowywanie wyścigów z kolejnymi kierowcami Most Wanted. Niebiescy oczywiście pojawiają się też w niektórych wyścigach, ale przede wszystkim są prawdziwym utrapieniem otwartego miasta, ponieważ w iście irytujący sposób czepiają się nas nawet wtedy, kiedy spokojnie zmierzamy sobie do wybranego eventu. Generalnie rzecz biorąc, w produkcji tej zatrzymanie przez policję stanowi arcywyzwanie i możliwe jest chyba tylko wtedy, kiedy sami tego zechcemy. Stróżowie prawa są bowiem potwornie głupi, łatwi do wymanewrowania i praktycznie bezradni, jeśli po kilku udanych manewrach na drodze wjedziemy na pobliską stację benzynową, która automatycznie zmieni kolor sterowanego pojazdu oraz zmniejszy poziom całego pościgu. Nie ma tutaj też żadnych specjalnych kart, ograniczeń ani ryzyka utraty pojazdu w wyniku niepowodzenia, co oczywiście sprawia, że starcia z groźną wyłącznie w absurdalnych cutscenkach policją są nudne i niepotrzebne. Kolejny punkt ląduje zatem po lewej stronie, a ja zapraszam Was do porównania modelu jazdy i poziomu trudności. Nie tylko. Nie ma tutaj co się czarować, zarówno jedna jak i druga pozycja z dzisiejszego pojedynku to tytuły stricte zręcznościowe i o żadnym realistycznym modelu jazdy nie może być mowy. Ten zaprezentowany w 2005 roku był zresztą naturalnym rozwinięciem nieco kartonowego prowadzenia z obu undergroundów, z tą różnicą, że pojazdy znacznie trudniej było wprowadzić w stan poślizgu, jako że te bardzo mocno trzymały się drogi. Drifty oczywiście były możliwe do wykonania dla wprawnego kierowcy, a dla nowicjuszy przygotowano nawet ułatwiający je specjalny guzik spowalniający dodatkowo czas. No właśnie, druga sprawa to stosunkowo niski poziom trudności tej produkcji, który na początku zabawy właściwie nie istnieje, powodując, że kolejne imprezy wygrywają się niemalże same. Nieco trudniej robi się wprawdzie mniej więcej od szóstego kierowcy na czarnej liście, ale dosłownie chwilę potem otrzymujemy prawdziwy czołg w postaci Lamborghini Gallardo, no i serio, nie ma absolutnie żadnych szans na to, żeby ktokolwiek z nim na pokładzie nie dał sobie rady z końcówką. Model jazdy z Need for Speeda 2012 to z kolei jedna z najbardziej hejtowanych mechanik tej odsłony, aczkolwiek tyczy się to głównie wersji PC-towej. Dlaczego? Ano z jakiegoś powodu komputerowy port posiada dziwnego input laga, przez którego na początku zmagań za kierownicą człowiek ma wrażenie, jakby nie sterował autem kołami, a przechylał jego cały środek ciężkości, żeby jako tako manewrować na trasie. Tego problemu nie było oczywiście w wersjach konsolowych i bardzo łatwo można się go pozbyć poprzez wyłączenie synchronizacji pionowej, a wówczas auta prowadzą się po prostu bajecznie. Naprawdę mówię to z czystym sumieniem, jeśli chodzi o samą przyjemność prowadzenia samochodów, jakkolwiek uwielbiam Most Wanted z 2005 roku, tutaj jest on o niebo lepszy, a zamiast uczucia nadmiernej lekkości i sztuczności swoich maszyn, czuć po prostu ich prawdziwą masę oraz respekt przed kolejnymi zakrętami. Kolejne fury prowadzi się bardzo przyjemnie, efektowne drifty mogą się podobać, a sama zabawa jest wyraźnie trudniejsza, na co wpływ mają nie tylko nierzadko ciasne i pełne wystających obiektów trasy z checkpoint
punktami do zaliczenia, ale i sami przeciwnicy, którzy są tu bardzo agresywni podczas wyścigu. Ma się rozumieć, nie oznacza to, że jest idealnie, bo Criterion oczywiście musiał wtrynić do swojej gry te beznadziejne animacje wypadków, które załączają się nawet wtedy, kiedy widzimy połową koła bolidu na krawężnik, ale dzieje się tak głównie na początku, ponieważ wystarczy zaledwie odblokowanie jednego ulepszenia podwozia czy karoserii, żeby problem ten został zredukowany co najmniej o połowę i nie przeszkadzał już tak w rozgrywce. Wracając do oceny, przyznaję, że świetnie bawiłem się przy każdej z omawianych produkcji, jednak punkt za model jazdy i poziom trudności przydzielam odsłonie od Criterion. Jeśli ktokolwiek z Was porzucił zaś tę grę już na samym początku ze względu na toporne sterowanie, polecam do niej wrócić z wyłączonym V-Synkiem. Wówczas możecie się srogo zdziwić, jakie to dobre. Nie tylko. Jedną z najważniejszych rzeczy definiujących dobrą grę wyścigową jest dostęp do szerokiej gamy bajeranckich pojazdów, które można poprowadzić. Podstawowa wersja Most Wanted z 2005 roku posiadała ich aż 36 i była to liczba jak najbardziej wystarczająca, zwłaszcza że w rusterze pojawiły się takie klasyki jak Ford Mustang, Toyota Supra, Mitsubishi Lancer Evolution, Porsche 911 Carrera, Lamborghini Gallardo i Chevrolet Corvette. Oczywiście na początku rozgrywki gracze nie mieli co nawet marzyć o najpotężniejszych machinach, muszą zadowolić się niespecjalnie szybkimi autkami miejskimi typu Fiat Punto czy Renault Clio, jednak zawsze mogli oni odpowiednio odpicować, wyposażając swoje bryki w zestawy karoserii, kolorowe felgi czy też chromowane maski. Tuning w 9 Need for Speedzie nie był może tak rozbudowany jak w uwielbianym Undergroundzie 2, co zresztą podyktowane było zupełnie innym klimatem tej części, jednak był on wystarczający na tyle, żeby gracze na niego nie narzekali. Dobór różnorodnych pojazdów zaś, możliwość ich kolekcjonowania, a także wygrywania ich dowodów rejestracyjnych od kolejnych kierowców z czarnej listy stanowił za to prawdziwy strzał w dziesiątkę, dzięki czemu gra niesamowicie wciągała i została tak dobrze zapamiętana. Z tematem pojazdów występujących w Most Wanted 2012 mam za to z kolei co najmniej kilka problemów. Po pierwsze, ewidentnie było widać, że za tytuł ten odpowiadało studio, które nie do końca miało wówczas doświadczenie z obchodzeniem się z licencjonowanymi wozami. Największe pretensje mam tu oczywiście do bzdurnego pomysłu porozrzucania wszystkich samochodów po mapie, a następnie przypisanie do nich wyłącznie określonych wyścigów. Gracze zatem, pomimo tego, iż wszystkie autka były teoretycznie dostępne od samego początku, nie mieli tak naprawdę pełnej swobody w ich dobieraniu do określonego wyścigu, będąc skazanymi na z góry przewidziane dla nich eventy. Po drugie, brytyjski deweloper po wypuszczeniu swojego dzieła na rynek ewidentnie zachorował na DLC-ozę, jako że bardzo szybko zaczął wydawać specjalne pakiety z dodatkowymi furami i innymi pierdołami, które zresztą zakupić można aż do dzisiaj i wcale takie tanie nie są. Wreszcie po trzecie i ostatnie, autka nie podlegały właściwie żadnemu wizualnemu tuningowi, a wzmocnić mogliśmy jedynie ich parametry, wygrywając konkretne ulepszenia w wyścigach. Do samej listy pojazdów, które ostatecznie w grze wylądowały, jak i ich poziomu wykonania, nie mam za to absolutnie żadnych zarzutów. Łącznie z płatnymi dodatkami jest ich ponad 60 i każdy miłośnik motoryzacji znajdzie tu coś dla siebie. Nie zmienia to jednak faktu, że punkt w kategorii pojazdów należy się oryginałowi, tak więc znamy już zwycięzcę dzisiejszej bitwy, jednak o jej ostatecznej punktacji zadecyduje warstwa audiowizualna. Nie tylko. Wydawać by się mogło, że porównywanie wizualnie 19 i 12-letniej gry w 2024 roku nie ma absolutnie żadnego sensu, jednak o dziwo każda z nich bardzo dobrze przetrwała próbę czasu i na swój własny sposób wciąż prezentuje się okazale. Pozycja Black Box na przykład wciąż imponuje świetnym klimacikiem dzięki wszechobecnej sepi, która idealnie pasuje do skąpanego w słońcu portowego miasteczka otoczonego przez przyrodę. Modele aut zaś, pomimo nadgryzienia zębem czasu, wciąż prezentują się wyśmienicie, a czego poligony nie dociągną, zakryto przez pierdyliard rozmazań, rozbłysków i efektów, które potęgują wrażenie dynamizmu zabawy. Na osobny akapit zasługuje też oczywiście legendarna ścieżka muzyczna, zawierająca kapitalny miks utworów z gatunku rocka i muzyki elektronicznych przygrywających w tle, których to słuchając tylko żal człowieka serce ściska, że obecnie w tego typu produkcjach prym wiodą głównie kawałki hip-hopowe. Jeśli chodzi zaś o twór Criterionu, produkcja ta spokojnie mogłaby wyjść nawet i dzisiaj, przy czym szczerze wątpię, żeby ktokolwiek narzekał na poziom jej grafiki. Miasto Fairhaven wykonane jest dbałością o najmniejsze detale. Ulice są pełne zakamarków i skrótów, które można wykorzystać w trakcie karkołomnej jazdy, a pojazdy wykonano schludnie, obdarzając je dodatkowo przyjemnym dla oka systemem zniszczeń. Ważne podkreślenie jest również to, że Brytyjczycy, pomimo zastosowania realistycznego oświetlenia, jak i standardowej palety barw, wciąż próbowali na różne sposoby nawiązać do uwielbianego pierwowzoru, na przykład poprzez oślepiające kierowców HDR-em światło, albo też implementację charakterystycznych
klasycznych tras wyścigowych wykraczających poza miasto. Tak samo dobrze wypadła tu zresztą warstwa audio i to zarówno w doborze utworów muzycznych, jak i wszelkich dźwięków pojazdów tudzież otoczenia. Most Wanted z 2012 roku pod tym względem ponownie pokazało klasę. Na samym finiszu odcinka ponownie zatem przydzielam po jednym punkcie każdemu z uczestników, kończąc ich rywalizację z wynikiem 5-3 dla Most Wanted z 2005 roku. Nie tylko. Być może będzie to dla was szok, ale Most Hated 2012, bo i tak zwykło się również nazywać tego Need for Speeda, to naprawdę kawał świetnej gry wyścigowej i gdyby tylko nie zrobił sobie krzywdy nazywając się tak jak się nazywał, mógłby zostać zapamiętany zupełnie inaczej. No cóż, w każdym razie to tyle jeśli chodzi o dzisiejszą bitwę gier, ja wam bardzo serdecznie dziękuję za uwagę i dajcie proszę znać w komentarzach co myślicie o jej wyniku. Na razie.